Witam Was przed Liceum Ogólnokształcącym Programów Indywidualnych, tak? Dobrze to mówię? W Gdańsku, na ulicy Polanki 124. Tak, i dzisiaj chciałbym się zapytać Michała. Michale, co teraz będzie, jakie wydarzenie będzie teraz organizowane przez Was 16-17 sierpnia? No, nie wiem, czy mogę Ci zdradzić taką tajemnicę, ale już za kilka dni odbędzie się tutaj druga edycja Konwentu Wiedzy Alternatywnej, gdzie każdy zainteresowany będzie miał okazję uczestniczyć w bardzo ciekawych wykładach oraz warsztatach o tematyce prozdrowotnej, na temat rozwoju duchowego, na temat rozwoju wewnętrznego, nie tylko dotyczącego metod pracy z duchem. Tak, z ciałem. Nie ma w ogóle komunikacji między ludźmi. No. Jesteś po tej stronie barykady albo po tej. Jak jesteś w środku, to wszyscy do siebie strzelają. Aha. I po prostu, lepiej sobie wybrać stronę. Tak. Dobra, to się wytnie. To się wytnie. Prawda? Jest bardzo wielostronna, bardzo wielowymiarowa. Jak jeden problem, jakbyś chciał zgłębić jeden problem, to nagle się pojawia po prostu tysiące argumentów za, przeciw i w ogóle jak czym głębiej będziesz wchodził w jakąś dziedzinę, tym się okaże, że tak naprawdę okazuje się, że wiemy coraz mniej, coraz więcej jest pytań. Będą dwa dni warsztatów tematycznych, dwa dni wykładów o bardzo szerokiej tematyce. Myślę, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Faktycznie na tę edycję mamy bardzo dużo zgłoszeń. Myślę, że to będzie jedno właśnie z takich wydarzeń, po które będzie wielkie wow i coś takiego, co na pewno w sposób bardzo pozytywny, mój drogi widzu, wpłynie na Ciebie, czy też na osobę, która do nas tutaj zaprosisz. Ja myślę, że to nagranie powinno mieć góra 3 minuty. To nagranie? Tak. Będziemy ścieśniać, jak w tym kabarecie. Tak. Moralnego niepokoju. Ścieśniać się. No, powiem Ci, że ja będę na tym. I prawdopodobnie, wiesz co, nie na wiem. Na konwencie? Tak. No dalej, chciałem Cię zszokować. Zszokowałeś mnie. Umysł się odbiera. Ja Cię tutaj wkładam w program, tutaj Cię przygotowuję miejsce. No wiesz co, ja to nawet chyba będę. Spoko. Jakbyś wchodził do innego wymiaru.